Sydney. Turyści robią sobie selfie przed kawiarnią, w której rozegrał się horror. Przechodnie zauważyli ludzi, którzy uśmiechając się robili sobie zdjęcia przed kawiarnią w Sydney, gdzie dwa dni temu terrorysta przetrzymywał zakładników przez 17 godzin. Ta zbrodnia wstrząsnęła światem, ale kolejna zbrodnia przeciw ludzkości ma miejsce przed kawiarnią. Ludzie używają miejsca zbrodni jako tła do robienia sobie radosnego selfie. Ten facet najwyraźniej nie był w stanie opanować się przed miejscem tych tragicznych wydarzeń. Te dwie kobiety znalazły się 100 metrów od kawiarni. Czas na selfie. Ktoś przeniósł też tu swoje córki i pozują one do słodkich zdjęć. Ludzie w internecie nie kryją oburzenia. Do turystów znajdujących się przed miejscem tragedii w Sydney. Jakby wam się podobało być wtedy w środku? Życie ludzi znajduje się w zagrożeniu, a ci ludzie robią sobie selfie naprzeciw miejsca tragedii w Sydney. To wyraz braku szacunku i idiotyzm. Cóż, niektórzy ludzie wiedzą, kiedy jest odpowiedni czas i miejsce. Inni są po prostu kutasami.